Podcastu tego słuchasz dzięki patronom Marzenie Sawickiej, Przemkowi Sławińskiemu, Damianowi Rucińskiemu i Szymonowi Kryczce. Zapraszam! Cześć dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to odcinek numer 638 podcastu BSSB z tajemnic. Przyszła sobota, więc mamy czas na ekspresowe podsumowanie tygodnia. Miała być wiosna, a przyszła zima. Jak patrzę teraz za okno, to zasypało wszystko białym puchem, no i wygląda na to, że troszeczkę ten śnieg z nami zostanie, ale mam nadzieję, że to nie potrwa jakoś super długo, no bo wszyscy w końcu czekamy już na te cieplejsze dni i na tą większą liczbę spotkań. W plenerze z innymi osobami, a niekoniecznie tylko z własnymi domownikami. No cóż, podcast jest o biznesie, podcast jest podsumowujący tydzień. W związku z czym wskakujemy w takim razie na falę podcastu i sprawdzamy, co w ostatnim tygodniu działo się w samym podcaście BSS bez tajemnic, jakie newsy pojawiły się na rynku i jakie wybrałem dla Was zapowiedzi na najbliższe dni. A tych akurat zbyt dużo dzisiaj nie będzie. No dobra, no to czas na podcast. W minionym tygodniu nagrałem dla Was trzy odcinki podcastu. Pierwszy to 636 Warszawa, czy może inne miasta, gdzie się teraz lokuje centra operacyjne branży BSS. Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania dla siebie nowego miejsca na centrum operacyjne dla swojej firmy, bądź po prostu na biuro, to warto posłuchać tego odcinka i dowiecie się, jakie są różnice pomiędzy Warszawą a miastami regionalnymi i gdzie tak naprawdę warto spojrzeć jeżeli chcecie rozwijać swój biznes w Polsce. Później pojawił się odcinek specjalny. Nie nadałem mu numeru, ale było to zapowiedź wydarzeń, które będą miały miejsce w pierwszym tygodniu kwietnia 2022 roku. Ten odcinek był dedykowany tylko dla uczestników DBS Forum oraz gali Outsourcing Stars. Jedziecie na te wydarzenia? Koniecznie musicie posłuchać tego odcinka. No i ponieważ ten tydzień był taki mocno napchany biznesem, no to nagrałem jeszcze jeden odcinek, a mianowicie numer 637 Prima Aprilis. Tak, powstał on 1 kwietnia 2022 roku i odpowiedziałem tutaj yy, o tym. Hmm. No właśnie, jaki był pierwszy kwartał 2022 roku? Co takiego ciekawego działo się w sektorze BSS przez cały pierwszy kwartał roku, który w tej chwili nam towarzyszy? Podcasty mamy za sobą, jak sami słyszeliście, raptem trzy odcinki, w tym jeden nienumerowany tylko odcinek specjalny. No, ale wynika to z tego, że bardzo mocno zaangażowałem się w organizację wydarzeń, które nastąpią w przyszłym tygodniu. No dobra, ale skoro ja nie miałem czasu nagrywać podcastów, a biznes się dalej kręcił, to posłuchajcie, co takiego przyniosły newsy nam z ubiegłego tygodnia. Jak informuje Grafton Recruitment, spowodowane pandemią COVID-19 przyspieszone procesy digitalizacji i automatyzacji mogą nabrać jeszcze większego znaczenia w roku 2022. Grafton szacuje, że popyt na specjalistów IT osiągnie rekordowy poziom. Aby uzupełnić luki kadrowe, pracodawcy muszą sprostać rosnącym wymaganiom kandydatów, którzy oczekują Atrakcyjniejszych wynagrodzeń, możliwości pracy zdalnej, wyboru formuły zatrudnienia. Michał Kramek, senior data analyst z Grafton Recruitment, zauważa, że w porównaniu z rokiem 2018 stawki dla programistów Java, C, czy Python wzrosły średnio o 40%. Zapotrzebowanie na kadry IT spowodowało także wzrost zapotrzebowania na rekruterów IT. Jak wynika z raportu wynagrodzeń IT. Grafton Recruitment między czwartym kwartałem 2019 a czwartym kwartałem 2021 popyt na rekruterów IT wzrósł aż o 195%. Na rynku pojawił się bardzo ciekawy raport firmy ThinkCo. Opracowanie pod tytułem Odpowiedzialne inwestycje ESG na rynku nieruchomości zbiera w jednym miejscu najistotniejsze informacje z punktu widzenia inwestycji odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie. 154 strony bardzo ciekawych informacji, w tym m.in. o podstawach dyskusji o zrównoważonym rozwoju, wpływie dokumentów strategicznych i legislacji, technologiach i certyfikacji oraz garść najciekawszych przykładów ze świata. Partnerami tego raportu są Panatoni, Skanska i Torus. Wzrasta liczba pracodawców korzystających z urzędów pracy. Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w 2021 roku ponad 181 tysięcy pracodawców złożyło oferty pracy za pośrednictwem urzędów pracy. Oznacza to wzrost rok do roku o około 18%. Z danych resortu wynika również, że w ubiegłym roku do urzędów pracy zgłoszono około 1,3 mln. 162 tysiące wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. To więcej niż w całym 2020 roku, kiedy wpłynęło ich ponad 1 115 tysięcy. Na koniec dwie informacje z Fundacji Pro-NGO. Pierwsza to uruchomienie przez Fundację nowego projektu pod nazwą Go4NGO. go for ngo to projekt nastawiony na dialog i budowanie relacji przy dobrej zabawie. Zadaniem uczestników, przedstawiciela firmy i organizacji pozarządowej jest podjąć wspólnie dowolną aktywność. Według założeń Fundacji projekt pozwoli zaangażować pracownika w kreowanie działań wokół społeczności firmy, rozwijać w firmie Inicjatywy oddolne oraz realnie oddziaływać na otoczenie i lokalne społeczeństwo. Sprawdźcie koniecznie link w opisie, to dowiecie się więcej o tym projekcie. A druga informacja powiązana z Fundacją Pro NGO to wydanie pierwszego numeru biuletynu pod tytułem Magazyn Kompas NGO 35 stron pełnych ciekawych informacji, artykułów i wywiadów, a wszystko w duchu instytucji pozarządowych i angażowania biznesu do działań związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Tu się pochwalę, że na ósmej stronie znajdziecie w magazynie wywiad ze mną. Wpadłem w grat pytań Marty z Chabikowskiej i... To rozmawiamy o zaangażowaniu osób C level w działalność społeczną. Takie były newsy, które wybrałem wam z ubiegłego tygodnia. No i teraz czas na te zapowiedzi, a ich mam tylko i wyłącznie dwie i do tego jeszcze samolubnie, bo światło idzie w kierunku moim oraz organizacji Pro Progresio, którą na co dzień Zarządzam. Co to za informacje? No cóż, 5 i 6 kwietnia 2022 roku zapraszam Was na targi pracy do Gdańska. To tam w Akademii Sztuk Pięknych będą się odbywać rozmowy z kandydatami, którzy mają zamiar zmienić swoją ścieżkę kariery, bądź dopiero wejść na rynek pracy. Bardzo ciekawi wystawcy, do tego strefa wykładów i strefa chill out, abyśmy mogli spokojnie, swobodnie i ciekawie prowadzić rozmowy o Waszym zatrudnieniu. Do tego dokładamy drugą bardzo ważną imprezę, która tym razem kierowana jest do kadry menedżerskiej sektora nowoczesnych usług dla biznesu, a jest to nic innego jak DBSS Forum oraz towarzysząca temu forum Gala Outsourcing Stars. Te wydarzenia odbędą się 7 kwietnia na terenie trójmiasta, konkretnie w Gdyni oraz w Gdańsku. To w tych dwóch miastach zbierze się blisko 400 delegatów, którzy będą rozmawiać o największych wyzwaniach, trendach i ciekawostkach związanych z sektorem nowoczesnym. Usług dla biznesu. No a Gala to dodatkowo finał konkursu Outsourcing Stars. W związku z czym to już w tym tygodniu poznamy najszybciej rozwijające się spółki w obszarze sektora nowoczesnych usług dla biznesu oraz otoczeniu bezpośrednim tejże branży. Ode mnie to tyle. To miało być ekspresowe podsumowanie tygodnia, więc było ekspresowe podsumowanie tygodnia. Zapraszam Was w najbliższych dniach do Trójmiasta. Chcecie ze mną się spotkać tam na żywo, posłuchać co mówię, albo porozmawiać ze mną. I i podzielić się swoimi uwagami na temat BSS-u. Zapraszam Was serdecznie. Będzie mnie pełno w tym trójmieście w nadchodzących dniach. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam udanego weekendu. Hm, lubicie śnieg? No to będziecie mieli dużo radochy w te najbliższe dwa dni. Na razie, cześć!